Wyjechałem na majówkę. To znaczy, ja wyjechałem, a nagranie zostało. Nie chciałem jednak pozostawić was bez niczego. Pomyślałem więc tak. Na samym początku działalności kanału Marek Miśko czuwa i udało nam się stworzyć kilka arcyinteresujących odcinków, na których promocji bardzo mi zależy. Są one tak odległe już ponad 7 miesięcy, że państwo po nie po prostu nie sięgają. Szczególnie ci, którzy dołączyli do naszego projektu, bo Kanał Marek Miśkoczuwaj nadal jest w fazie projektowej, no i yy, nie mieli okazji z nimi się zapoznać. No i w związku z tym, że ich emisja przypadła dopiero na starcie naszych spotkań, mają one niewielką liczbę wyświetleń. Uznałem więc, że warto je przypomnieć, ale przede wszystkim pokazać szerszej publiczności. Większość z Was tego nie widziała, no a ci co widzieli, a było to już, jak rzekłem, yy, ponad 7 miesięcy temu, mogą odświeżyć sobie pewną wiedzę. Potraktujcie więc ten program jako specjalny bonus na zakończenie majówki. Dziękuję, że tu jesteście. Wasz czas jest dla mnie najcenniejszy. Marek Miśko, czuwaj. Miłego odbioru. Plucie na naszą wiarę i na nas samych, jako katolicy, mamy tłustym drukiem zapisane w kontrakcie z Bogiem. Dziwi mnie więc postawa części współbraci, którzy albo z tego powodu nadmiernie panikują, albo łagodnie układają głowę pod topór. Jest przecież cała masa blogerów, którzy albo niepotrzebnie, trwożnie biją na alarm, albo każą spać gdy wróg się zbliża i chce podpalić miasto. Jednych i drugich miłuję, ale poglądy zdecydowanie odrzucam. Czy ktoś nas, katolików, natomiast pyta, jak się czujemy, gdy w prasie, radiu czy telewizji obrażają naszego Boga, wiarę i kapłanów? Przeciwnie. Im więcej ataków, tym większa pewność, że robimy to, co Chrystus kazał. Na przykład taki Bogusław Linda. Kolejny aktor i celebryta, który postanowił jakiś czas temu zbudować swoją pozycję, o której już wielu zapomniało, na atakowaniu Kościoła katolickiego. Gdy zapytałem mojego dorastającego syna, czy wie kim jest Bogusław Linda, odpowiedział, że nie. Tak panie Linda. Ludzie już nie będą wiedzieli, kim pan jest, a życie zmierza ku końcowi. Szkoda, że zdecydował się pan spędzić je na atakowaniu Kościoła. Zresztą jak wiemy, nie każdy może być rekinem intelektu po szkole teatralnej i zajęciach z baletu, gdzie zdobywa się, jak słyszę, kompetencje wszelakie. Ciekawe, czy byłby pan taki mocny w gębie, gdyby miał powiedzieć to samo o muzułmanach czy Żydach? Uchylę wam rąbka, tajemnicy. Nie byłby. Bo oni są mocni w gębie tylko wtedy, kiedy trzeba oczerniać katolików, bo wiedzą, że nic im nie grozi. Macie szczęście, że Chrystus pozostawił po sobie przykazanie miłości. Bo czasem aż. Ręka świeżbi. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko czuwaj. Czuwaj katoliku w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia o sprawach wiary i ideach. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko czuwaj. Okazuje się, że możemy istnieć tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu. YouTube nie tnie nam zasięgów i pniemy się coraz bardziej w górę. Zresztą, zobaczcie na statystyki. W tym miejscu dziękuję wszystkim Wam, którzy zdecydowaliście się na to, żeby wpłacić jakiekolwiek pieniądze na ten kanał. Postawić mi kawę, czy też za pomocą serwisu zrzutka zostać mecenasami tego oto projektu. Mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Jakiś czas temu trafiłem na fragment programu Małgorzaty do Magalik w kanale sportowym, w którym gościem był Bogusław Linda. Popularny niegdyś aktor, chcący najwyraźniej wpisać się w najnowsze trendy, polegające na obrażaniu Kościoła, wypowiedział się w trakcie wywiadu i wygłosił wiele nieprawd. Kilkanaście razy otarł się o nieścisłość, dwa razy skłamał i raz wyszedł na głupka. Całość rozmowy, przyprawiona naiwnością i sfałszowaną nutą zachwytu dziennikarki, wyglądała dosyć komicznie. Ale warta jest komentarza. Co złego zrobił z nami Kościół na przykład? Mhm. Jak rozwalił ten naród w ogóle? O proszę. Na przykład jak rozwalił ten Kościół naród w ogóle? Wobec tego, że aktor nie zdecydował się podać podczas wywiadu chociaż jednego przykładu niszczenia tego narodu w ogóle, pomyślałem, że uzupełnię tę nieścisłość. Proszę Państwa, według ostrożnych szacunków, każdego roku przez największą organizację charytatywną w Polsce, która, tak się składa, powołana została przez Kościół Katolicki, Panie Błogosławie, przechodzi około miliarda złotych. Zebrane przez Caritas pieniądze w 99,3% są przeznaczane bezpośrednio na pomoc najbardziej potrzebującym członkom tego, jak Pan to określił, niszczonego przez Kościół narodu. Pozostała część, czyli 0,7%. To koszty związane z obsługą i administracją. Znamy też wiele innych rażących, panie Bogosławie, przykładów niszczenia narodu polskiego przez Kościół Katolicki w ogóle, który prowadzi na terenie całego kraju tylko za pomocą wspomnianego karitasu. 109 jadłodajni dla ubogich, 28 domów pomocy społecznej, 15 domów dziennego pobytu dla seniorów oraz 40 innych placówek dla seniorów, 30 noclegowni dla bezdomnych, 37 schronisk dla bezdomnych, 28 łaźni dla bezdomnych, 51 ośrodków kolonijnych dla najuboższych dzieci tego narodu, panie Bogusławie, 62 warsztaty terapii zajęciowej, 43 hospicja domowe i stacjonarne. Czy mam nadal wymieniać przykłady niszczycielskiej misji Kościoła w Polsce? , Bardzo proszę, mogę tak bez końca. Kościół niszczy też Polaków za pomocą 36 pokojów lekarskich, 9 prowadzonych przez siebie domów dziecka, 20 punktów przedszkolnych, 5 szkół, 12 aptek, 15 domów samotnej matki, a to tylko Caritas. 400 placówek dla uzależnionych, 398 punktów pomocy doraźnej, 143 punktów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 3393 parafialnych i diecezjalnych punktów wydawania odzieży, 3500 38 parafialnych i diecezjalnych punktów wydawania żywności, 15 zakładów opieki lekarskiej, 67 domów dla ofiar przemocy domowej. Niestety liczba hańby jest znacznie dłuższa i nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Spójrzmy na pierwszy z brzegu kontynent, chociażby taka Afryka. Tam, Panie Bogusławie, dokonywane jest również dzieło zniszczenia, prowadzone za pomocą Kościoła katolickiego. W jakiż to sposób Kościół katolicki niszczy rdzennych mieszkańców Afryki. Zbudował na miejscu 1284 szpitale, 5398 przychodni, 211 domów dla trendowatych, 615 domów dla starców i niepełnosprawnych, 3232 centra rehabilitacji społecznej, 1435 sierocińców, 2010 żłobków, 14379 przedszkół, 35821 szkół podstawowych i 11882 szkół średnich. Nie będę tu już wspominał o wielkich postaciach kościoła katolickiego w Polsce, takich jak ksiądz Piotr Skarga, święty Maksymilian Maria Kolbe, czy o samej instytucji, w której naród szukał schronienia podczas każdego dziejowego zakrętu. Cóż, jeżeli nie ma się dobrej woli, to i najściślejsza argumentacja nie zadziała. Z wywiadu bowiem dowiadujemy się kolejnej ciekawej rzeczy. Posłuchajcie. Wiesz, jak długo nie, nie można było tłumaczyć Biblii? A po co tłumaczyć Biblię, jak ludzie zaczną czytać i rozumieć, o czym jest? Lepiej mówić po łacinie msze? prawda? Mhm. Lepiej mówić msze po łacinie. Według aktora łacina jest dowodem na to, że Kościół chciał coś przed wiernymi ukryć. Opinię wyrażoną w ten sposób potwierdziła swym urokiem osobistym i kiwaniem głową prowadząca wywiad dziennikarka, która o historii wie najwyraźniej tyle samo, co zaproszony przez nią gość po prostu dobrali się jak w korcumaku. Dlatego pokazuję i objaśniam jednej i drugiemu. Po pierwsze, primo, Stary Testament składa się z 46 ksiąg. 36 z nich zostało zapisanych w języku hebrajskim z fragmentami aramejskiego, zaś siedem ksiąg po grecku. Nowy Testament w całości był spisany w języku greckim. Jeżeli mówimy natomiast o średniowieczu, do którego odnosił się z taką pogardą pan Linda, ale z pewnością nieświadomie, prawda? To przypomnę tylko, że cały ówczesny świat posługiwał się łaciną, która była tak powszechna jak dzisiaj angielski. Sama logika więc nakazuje myśleć, że zarówno Pismo Święte tłumaczone na Łacinę z archaicznego i lokalnego zasięgiem hebrajskiego, czy wycofującego się już z tamtego czasu greckiego, było otwarciem się chyba na ludzi, prawda, panie Linda? A nie próbą ukrycia przed nimi czegokolwiek. Czy ten argument nadal kogoś nie przekonuje? Bardzo proszę, mogę podać kolejny. Przekład Biblii na Łacinę został zapoczątkowany przez Hieronima ze Strydonu na przełomie III i IV wieku. Początek średniowiecza. Nazywany jest on vulgatą, z łaciny versio vulgata, czyli przekład rozpowszechniony, popularny. Jak więc mają się w świetle faktów zdobywające ogromną popularność w internecie wypowiedzi pana Lindy, że Kościół nie tłumaczył Biblii, aby trzymać prawdę na uwięzi przed ciemnym ludem? Było wręcz odwrotnie. No, po to przetłumaczono Pismo Święte na ówczesny angielski, czyli łacinę, aby stało się ono jakie, panie Bogusławie? No powszechne, dostępne dla wszystkich. Cóż, oczywiście mam jednak świadomość, że nawet najbardziej oczywisty argument nie pokona ignorancji. Bogusław Linda stwierdził też, że Kościół zarabia kasę na piekle. Mówić i dlaczego ludzie mają wiedzieć, że wcześniej nie było piekła, tylko wymyślono to po to, żeby sprzedawać odpusty, nie? Na przykład, nie? Po co to jest wszystko? Panie Bogusławie, no jak ktoś trafi do piekła, to żaden odpust już mu nie pomoże. Handel od pustami był natomiast rzeczą karygodną i bezwzględnie tępioną przez władze kościelne, ale nie stanowi on żadnego argumentu za istnieniem bądź nieistnieniem piekła. Pismo Święte około 600 razy mówi o istnieniu piekła i podaje tę esthatologiczną rzeczywistość jako bardzo realne zagrożenie. Może pan się go nie bać, ale ja wybieram inną drogę. Różnica jest więc taka, że wierzący wierzą, że każdy może trafić do piekła lub nieba. A niewierzący nie wierzą, że mogą trafić do piekła lub nieba, ale i tak tam mogą trafić, bez względu na to, co Pan powie. Tak jak ja zresztą i ty. Święty Augustyn mawiał, że ludzie odrzucają ze swej świadomości istnienie piekła, ponieważ gdyby założyli, że ono istnieje, to będzie z pewnością przeznaczone dla nich. To nie współczesna hierarchia kościelna wymyśliła piekło panie błogosławie. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł. Nie. Byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zawieście do mego spichlerza. I wyjaśnienie tej przypowieści. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i poprosili go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala go ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci, co zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. W innym miejscu Pisma Świętego Jezus mówił Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Stoję więc na stanowisku Panie Bogusławie, Pan wybaczy, że piekło nie mogło być wymyślone przez biskupów, aby mamić ciemny lud, bo przestrzegał przed nim sam Jezus Chrystus. Tymczasem w mało rozgarniętej intelektualnie przestrzeni, którą stworzyli w tym programie pani Domagalik wraz z Bogusławem Lindą, padało jeszcze wiele ziaren na skały. Jak wiemy, nie każdy może być rekinem intelektu po szkole teatralnej, panie Bogusiu, prawda? I zajęciach z baletu. Gdzie zdobywa się, jak słyszę kompetencje wszelakie? Ciekawe, czy byłby pan taki mocny w gębie, gdyby miał pan powiedzieć to samo o muzułmanach czy Żydach? Uchylę wam rąbka tajemnicy. Nie byłby. Bo oni są mocni tylko w gębie, tylko wtedy, gdy trzeba oczerniać nas, katolików, bo wiedzą, że nic im nie grozi. Macie szczęście, że Chrystus pozostawił po sobie przykazanie miłości, bo czasami aż ręka świeżbi. Rozmówca pani domagalik dodał na koniec. Ale w sali, jednocześnie myślę, że wierzę w Boga. Wierzę jakikolwiek i gdzie jest, to wierzę w Boga, ale też nie odbieram tego Boga ani Hindusom, ani Afrykanom, ani animalistom, bo wydaje mi się, że Bóg jest wszędzie. Widzimy go, jakby, nie wiem, w miłości. Mhm. Ale nie w kościele. Widzimy go jakby w miłości, ale nie w kościele. Pan Linda nie odbiera Boga nikomu, ani Hindusom, ani Afrykanom, nikomu, poza rzecz jasna kościołem. Bóg jest w jego ocenie wszędzie, lecz nie ma go w kościele katolickim. Ale oczywiście, żeby nie było, nikomu go nie odbieram poza kościołem, poza kościołem i katolikami. Nad teologiczną pustką tej oceny pastwił się już nie będę, ale widzę w tym wygasłym piecu małą iskierkę. To zdanie, że Boga widzimy w miłości. Bóg jest przecież miłością, a skoro pan Linda to wie, to jest też szansa, że na palenisku jego życia znów buchnie prawdziwy ogień. Czego, panie Bogusławie, serdecznie panu życzę. Z całego serca. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj i program Czuwaj Katoliku w Niedzielę. Chciałbym wam serdecznie podziękować za wsparcie, którego mi udzielacie. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem projektu i tym, żeby co tydzień powstawały nowe produkcje, proszę was o wpłaty. Za ciężką pracę, którą tutaj w zespole wykonujemy, można to zrobić na kilka sposobów. Wszystkie informacje znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie do tego filmu. Marek Miśko, czuwaj! A na odchodne w niedzielę. Będą nas wyniszczać i obrażać, czasem będzie bolał. Będą mówili o naszej wierze, że trzeba ją wyplenić, Chrystusa zamknąć w katakumbach, a nam zabronią świadczenia o nim. Co zrobić wtedy? Ktoś zapyta. Nic. Będziemy się bić. Drodzy księża, nie bójcie się więc tego, że szargają wasze kapłaństwo, opluwają na ulicy, a niewierzący, często zmęczeni proboszczowie nierzadko mobbingują i zaszczuwają na plebaniach. Modernizm zbiera swoje żniwo. Pokazujcie im wyraźną granicę. I odwrotnie, drodzy proboszczowie, wymagajcie od młodych księży. Dzisiejsze seminaria to intelektualna katastrofa, nie mówiąc, że coraz ciężej jest tam o katolickie przygotowanie. Nie dziwcie się też, gdy dyrekcja szkół, w których uczycie, szczuje na was w pokoju nauczycielskim. Uwierzcie mi, lepiej być za zaszczutym i stać przy nim, niż... Niby wygranym i otoczonym estymą w ich plugawym towarzystwie. A my, wierni świadcy? Nadstawiajmy drugi policzek. Ale pamiętajmy, że to Chrystusowe polecenie nie oznacza, że mamy dać się poniewierać. Nadstaw drugi policzek oznacza, że mamy być gotowi na upokorzenia i bicie w imię Chrystusa, a nie dać się gnębić, zabijać i niszczyć. Mamy stać, gdy obrażają Boga? Czy na przykład profanują Kościół? Nie Niedoczekanie. Od modernistów tego nie usłyszycie. Im jest na rękę, abyśmy bali się mówić głośno, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Są też sprawy, do których owo nadstawianie policzka nie ma zastosowania, a bierność staje się wówczas największym grzechem. Jest to milczenie, gdy opluwają kościół, gdy niszczą wiarę w ludziach, obrażają kapłanów i Boga. Tutaj komuszki kiedyś się zdziwią. Działo się to już nie raz. I nieraz się jeszcze wydarzy. Odwagi. Nie jesteśmy sami. Kusz opadł i Papież Franciszek wrócił z Juan Bator, ale nie smak pozostał. Co tam zostało nawygadywane, to do dzisiaj nie jestem w stanie pojąć. Franciszek na przykład powiedział: „Religie to potencjał dobra w służbie społeczeństwu. Już sam fakt, że jesteśmy razem w tym samym miejscu, jest przesłaniem”. Tradycje religijne w swojej oryginalności i różnorodności stanowią ogromny potencjał dobra w służbie społeczeństwu. Zapomniał chyba tylko dodać o dwóch ważnych rzeczach: primo, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, oraz że jedyną religią jest chrześcijaństwo. Wszystko inne, choćby budowało temu mitycznemu społeczeństwu zamki ze złota, nie ma najmniejszego znaczenia, bo i tak wszystko będziemy musieli tutaj zostawić. No przecież pamiętamy dlaczego. Jak papież nie wie, to przypomnę. Bo my, katolicy, nie jesteśmy stąd. I zostawimy wszystko, co tutaj nagromadziliśmy. Nie zabierzemy tam. Dwie rzeczy zabieramy ze sobą na stałe: najpierw duszę, a potem ciało. Ale to po zmartwychwstaniu ciał. Jeszcze trochę. Franciszek powiedział również: Kto bardziej niż ludzie wierzący, jest powołany do pracy na rzecz harmonii wszystkich. Hm. O Ojcze Święty, zależy, kto w co wierzy. Bóg nie uczy nas o żadnej harmonii. Zdradzę wam tajemnicę, że słowo harmonia nie występuje w Piśmie Świętym ani razu. Papież tymczasem wskazał, że każde ludzkie życie, a tym bardziej każdą religię, powinno się mierzyć na podstawie altruizmu. Nie abstrakcyjnego altruizmu, ale konkretnego altruizmu, który przekłada się na poszukiwanie drugiego i szczodrą współpracę z drugim. Altruizm katolicki. Polega na tym, aby mówić ludziom, że poza kościołem nie ma zbawienia. Jeżeli chcemy komuś wyświadczyć przysługę i wykazać prawdziwą miłość, to powinniśmy poinformować o prawdziwym zagrożeniu. Prawdziwym zagrożeniem, jeżeli chodzi o eschatologię, jeżeli chodzi o transcendencję, czego uczył nas zawsze Kościół, i nie jestem tutaj mądrzejszy od papieża, tylko cytuję papieży, jest to, że nasze życie na ziemi istnieje po to, abyśmy chwalili Boga. Oraz nasze życie istnieje po to, abyśmy z niego trafili w dwie przestrzenie: definitywnie ostateczne, albo niebo, albo piekło. Więc jeżeli wiemy, że ci ludzie bez sakramentów kościoła mogą do piekła trafić, to co? Powiedzmy im o tym na litość boską, a nie utwierdzajmy w przekonaniu, że wszystko jest spoko, bo po kilkudziesięciu latach, jak poumierają, bez komunii świętej, bez spowiedzi, będą mogli mieć poważny problem. I to nie ja. Ich utwierdzałem w przekonaniu na miejscu, że jest super, tylko papież. Trochę głupie, prawda? No i na koniec perełka. Religie, mówił Franciszek Wuan -Bator, są powołane do zaoferowania światu tej harmonii, której nie może dać sam postęp techniczny. Proszę państwa, nie słuchajcie tych bzdur. To są bzdury. Jest tylko jedna, prawdziwa religia. Nazywamy ją chrześcijaństwem. Tego uczy nas Chrystus. Tego uczy nas Kościół. Taka jest nasza wiara od zawsze. Każda inna religia, która nie jest oparta na Chrystusie, to demoniczne zwodzenie. I mówienie, że jest ono powołane do zaoferowania czegoś światu, jest niebezpiecznym kłamstwem. Oczywiście każdy ma prawo podejmować decyzje względem własnego sumienia. Każdy ma prawo wyznawać własną religię. Nie mamy prawa jako katolicy nieczem nawracać Y, innych ludzi, grozić im, zamykać w więzieniach, bo nie wierzą w Chrystusa. To jest nieprawda. Jeżeli coś takiego występowało w wiekach średnich, to był to ogromny błąd współczesnych ludzi. Nie wolno nam ograniczać woli drugiego człowieka. Ale ten program nazywa się Czuwaj katoliku, a nie czuwaj protestancie. Wygłaszam więc tutaj to, co Kościół uczył od zawsze. Nawet jeżeli dzisiejsza modernistyczna tendencja każe nam sądzić inaczej. Nie interesuje mnie, co religie mają do zaproponowania społeczeństwu, dlatego że inne religie mnie nie interesują. Poznawczo być może tak, ale nieduchowo i nie religijnie. Istnieje tylko jedna religia, która prowadzi do zbawienia. Jest nią religia katolicka. Czuwaj, Marek Miśko.